And we have lots of material to cover. Mamy do przerobienia dużo materiału. And we are now in the gospel, which is considered by many scholars as the most anti-Semitic. I jesteśmy teraz, zajmujemy się Ewangelią, która przez większość uczonych jest uznana za najbardziej antysemicką. Many scholars argue that John, well, they don't call him anti-Semite because he's Jewish. Wielu twierdza, spiera się, no nie nazywamy Jana antysemitą, bo jest Żydem. However, they call it the Gospel of John is full of anti-Judaism. Jednakże twierdzą oni, że Ewangelia Jana jest pełna takich akcentów antyjudaistycznych. However, I believe, to jednakże wierzę, that the beloved disciple of Yeshua, że ten umiłowany uczeń Jeszuły, is wrote the most Jewish gospel. Napisał najbardziej taką żydowską Ewangelię. Because the issues he raises are very, very important for the Jewish community. Bo zagadnienia, które porusza, są bardzo ważne dla społeczności żydowskiej. John wrote his gospel in the beginning of the 90th years of the first century. Jan napisał swoją Ewangelię w początku, at the beginning of the 90th. W lat 90. pierwszego stulecia. And the Gospel of John does not represent biography of Jesus. Ewangelia Jana nie przedstawia biografii Jezusa. It represents more the teaching of Jesus. Bardziej przedstawia nauczanie Jego, czyli Jezusa. And later on we will see how the gospel is actually structured. Później zobaczymy, jaką strukturę ma ta Ewangelia. But I will demonstrate on the first chapter how differently the gospel can be read depends from which perspective you're looking at it. I na podstawie pierwszego rozdziału pokażę, jak różnie można czytać Ewangelię Jana, w zależności od tego, z jakiej perspektywy ją czytamy. The first verse of the gospel says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. I na początku, już w pierwszym wierszu czytamy, że na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. This is kind of a very sophisticated syntax. Tutaj składnia jest taka bardzo wygórowana, taka trudna, bardzo złożona. In many times people see that the word used here is logos. Wielu zauważa, że słowo tu użyte to logos. And logos is very confusing. A jest i jest ono takie bardzo mylące. Because logos, the term logos comes from Platonic philosophy. Bo ten termin logos pochodzi z filozofii platońskiej. Logos is a Platonic godhead. Logos to
Platon, wyrażenie Platona na oznaczenie bóstwa. Godhead. Yeah. I specifically use Godhead, not God. Mówię konkretnie bóstwa, a nie Boga. Because in Plato, logos is very abstract, not personalized. U Platona Godhead, bóstwo, jest takim pojęciem abstrakcyjnym, nieosobowym. And therefore it is very transcendent. A zatem jest to bardzo transcendentne. And many scholars I saw comment on the idea. Wielu uczonych widziałem, że komentuje tę myśl. That John takes the concept of platonic transcendent logos. Że Jan czerpie z tego platońskiego pojęcia transcendentalnego logos. And he is saying that this logos became flesh. I mówi, że ten logos stał się ciałem. And in other words, Jesus in Christianity. Innymi słowy, Jezus w chrześcijaństwie became an incarnated platonic logos. Stał się wcielonym tym Platon logos Platona. Do you see the problem with such a conclusion? Czy widzicie jakiś problem w takim wniosku? This is how the New Testament becomes a philosophical Greek book rather than a Jewish book. W ten sposób Ewangelia Jana staje się filozoficzną księgą zamiast rather than the Jewish book. Zamiast księgą żydowską. I had a friend. Mam przyjaciela. And he is a son of an Adventist pastor and a grandson of a prominent Adventist pastor. Jest synem adwentystycznego pastora i wnukiem wybitnego adwentystycznego pastora. And suddenly he became Russian Orthodox. I nagle stał się rosyjskim wyznawcą kościoła ortodoksyjnego. Prawosławnego. And I had discussed with him for many days. Dyskutowałem z nim przez wiele dni. On different subject. Na różne tematy. And one day he asked me, why are you constantly interpret the Bible with the script? Why do you constantly interpret scripture using also the scripture? I pyta mnie, dlaczego ty stale tłumaczysz, czy interpretujesz Biblię, Pismo, wykorzystując Pismo. And I said, how else do you want me to interpret the Bible? A jak jeszcze chcesz, żebym interpretował Biblię? Well, he said, the Bible cannot be properly understood without understanding philosophical categories. On mówi, no cóż, Biblii nie można właściwie zrozumieć bez zrozumienia pewnych kategorii filozoficznych. And that is the example how the gospel which was written by a Galilean Jew turns into a philosophical book. I to jest przykład, jak Ewangelia napisana przez galilejskiego Żyda zamienia się w księgę filozoficzną. Well, how can we prove that John has never, ever even conceived the idea of using the logos image in portraying the incarnation of Jesus. Jak możemy przekonać się, że nigdy nawet Janowi do głowy nie przyszło, by używać tego pojęcia logos do przedstawienia wcielenia Jezusa? Well, let's read the entire passage. Przeczytajmy cały fragment.
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. It was in the beginning with God, and everything has begun to be with Him, and without Him nothing began to be which began to be. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. Don't you see the rhetoric of this expression a little bit convoluted? Confusing? Czy widzicie, że tutaj to retoryka użyta w tych wyrażeniach jest trochę myląca? Well, it will be convoluted until you realize that John is quoting something from Midrash Rabbah on the book of Genesis. I będzie taka myląca, dopóki nie zdamy sobie sprawy z tego, że Jan tutaj cytuje Midrash on the book of Genesis. Na temat Księgi Rodzaju. Well, it's not Midrash Rabbah as it's a later edition, but the idea, what is the Midrash? Midrash is the compilation of rabbinic sermons. Midrash to kompilacja rabinackich kazań. Every time the Torah portion is read, za każdym razem, gdy czyta się jakiś fragment Tory, and the rabbi gives a little exposition, homiletical exposition. Rabin dokonuje tłumaczenia, interpretacji homiletycznej tego. And for Genesis 1, this is in exactly the exposition which was preserved in one of the Midrashim. Jeśli chodzi o Genesis 1 i w Midraszu, to interpretacja właśnie jest taka do pierwszych wierszy Biblii, Księgi Rodzaju. I will quote you a little more from Midrash. Podam jeszcze inne cytaty z Midrasza. Suppose there is a king. Przypuśćmy, że jest pewien król, who wants to build a great palace. Który chce wybudować wielki pałac. What is he going to do? Co zatem on zrobi? He is going to call the architect. Wezwie architekta. And the architect is going to draw the blueprint, który nakreśli pewien projekt. And then the palace will be built according to the blueprint. I zgodnie z którym ten pałac będzie się budować. The Torah was the blueprint according to which God creates the world. Tora jest takim właśnie szkicem, projektem, według którego Bóg stworzył świat. You see what is happening here? Czy widzicie, co tutaj się dzieje? The logos, which John uses in Greek, logos, którego używa Jan z greki, must come from the Hebrew word Torah. Musiało pochodzić z hebrajskiego słowa Tora. Well, you will ask, why did he not use then the word nomos? Zapytacie, dlaczego więc nie użył słowa nomos? Every time the word Torah is used in the New Testament, za każdym razem, gdy w Nowym Testamencie jest użyte słowo Tora, Torah is the law, so automatically the Greek word nomos appears. Tora to prawo, więc automatycznie pojawia się greckie słowo nomos. Well, John has a wider perspective in mind. Jan miał na myśli coś w szerszej perspektywie. The problem is when we use nomos, there is a very specific understanding of that aspect of the law.
Gdy używamy słowa nomos, to mamy na myśli pewien szczególne znaczenie tego słowa w aspekcie prawa. In the Jewish community, the word Torah w żydowskiej społeczności słowo Torah has many meanings. Ma wiele znaczeń. First of all, yeah, you can say Torah referring to the scroll that contains the books of Moses. Po pierwsze, gdy mówimy Torah, mamy na myśli zwoje, które zawierają księgi mojżeszowe. This is Sefer Torah. To jest ta Torah Sefer Torah, the scroll of the Torah. To jest, są te zwoje. Scroll of the Torah. Zwoje Tory. Okay. The other is second problem, and that's very important. The word, it is absolutely incorrect to translate the word Torah as the law. Po drugie, i co jest bardzo ważne, tłumaczenie tego słowa jako Torah jest nie... Translating is the Torah, meaning law it's is incorrect. Tłumaczenie go jako Torah, czyli prawo, jest niewłaściwe, niepoprawne. There is another word in Hebrew, the hook or hookah. Jest kolejne słowo w języku hebrajskim, hook czy hookah. That can be translated as law. Które można przetłumaczyć jako prawo. The word Torah comes from the etymology of the word Torah comes from the noun or meaning light. Etymologia słowa Torah jest następująca. Pochodzi ono od rzeczownika, który oznacza światło. Or. Które oznacza światło. So if the only way and John is using here a wordplay. I Jan tutaj stosuje grę słów. To make sure that people would understand that he doesn't mean the collection of laws here. I aby zadbać o to, by ludzie nie rozumieli tak, że Jan tutaj stosuje jakiś zbiór praw. He is saying word and then in the next verses he is gonna say light. Mówi słowo, a w innym dalej w wierszu mówi światło. So he wants to show the wider aspect of the Torah. Chce pokazać tu szerszy aspekt Tory. As the enlightenment. Jako oświecenie. And that is his where he is going. I do tego właśnie on zmierza. Why? Dlaczego? If we take Torah in its narrow meaning, the law, the commandments. Jeśli weźmiemy Torę w jej wąskim znaczeniu jako prawo, jako przykazanie, we will lock ourselves in one problem that existed in the time of John. To będzie nam brakować pewnego problemu, który istniał w czasach Jana. The problem is that in Jewish tradition the law was always viewed as this set of 613 commandments. 613. Problem polega na tym, że w tradycji żydowskiej prawo było zawsze postrzegane jako 613 przykazań praw. Well, it's not an exact number. Może liczba nie jest dokładna. But you can count them in the text of your Bible. Ale możecie policzyć je w tekście swoich Biblii. Depends how you break the sentence, you can arrive either between 590 or 630. W zależności od tego, jak podzielicie zdania, uzyskacie liczby od 590 do 630. The biggest problem is that the Gospel of John is written 20 years before the destruction of the temple. Kolejny problem taki, że Ewangelia Jana jest napisana, została napisana 20 years after. 20 lat po zburzeniu świątyni. And 2/3 of the commandments are connected with the temple rituals.
i dwie trzecie przykazań napisane są w związku z rytuałami świątynnymi. And this is what's going on at the end of the first century in Judaism. I oto, co dzieje się pod koniec pierwszego wieku w judaizmie. During the siege of Jerusalem, podczas oblężenia Jerozolimy, the leader of the Pharisees, przywódca faryzeuszów, his name was Rabbi Yochanan ben Zakkai. Ja już lepiej tego na pewno nie powtórzę, tak się nazywał. His disciples make him pretend to be dead. To jakby jego uczniowie namówili go, by zachowywał, udawał, że nie żyje. And they sort of lowered him down on a rope from the wall. Spuścili go na linach z muru. And then he sort of unwrapped himself. On tam się z tych lin uwolnił. And he appeared to the general Vespasian. I tam się pojawił, stanął przed generałem Vespasianem. At some point he called him to be a future emperor. He called him to be. W którymś momencie ten go powołał do stania się przyszłym cesarzem. And soon zapowiedział, że Vespasian będzie cesarzem. And soon the emperor Nero was assassinated. Wkrótce dokonano zamachu na cesarza Nerona. And Vespasian was proclaimed to be an emperor. No i ogłoszono z kolei Vespasiana cesarzem. And then he was so happy, he called Rabbi Yochanan ben Zakkai. Był tak szczęśliwy, wezwał więc tego rabina. And he says, what would you like? Mówi, co byś chciał? Well, Yochanan ben Zakkai was a Pharisee. Yochanan ben Zakkai był faryzeuszem. And he said, don't destroy my disciples. Mówi, nie niszcz moich uczniów. But give us a little village and let us build an academy there. Daj nam jakąś wioskę, a my tam zbudujemy szkołę, akademię. And this is how among all the sects of Judaism, only two survived. I dlatego też pośród tych różnych ugrupowań żydowskich tylko dwa ocalały. Sadducees perished. Saduceusze wyginęli. Zealots and Essenes perished. Zeloci i Eseńczycy także wyginęli. Christians, you know the story when the siege was taken out, they heard the words of Jesus and left Jerusalem. Co do chrześcijan, to wiecie, że jak oblężenie ustało, to oni dali posłuch słowom Jezusa i opuścili Jerozolimę. And the Pharisees survived because of Yochanan ben Zakkai. A faryzeusze ocaleli z powodu Yochanana ben Zakkaja. And therefore, it's called post-second temple Judaism, follows the Pharisaic tradition. I dlatego też ten judaizm po drugiej, po zniszczeniu drugiej świątyni jest tym judaizmem faryzejskim. And it is very interesting that the leaders of both surviving groups, ciekawe jest to, że przywódcy tych dwóch grup, które ocalały, They were both Yochanans. Obaj byli Yochanami. The leader of the Pharisees was Yochanan ben Zakkai. Przywódca faryzeuszów Yochanan ben Zakkai. And the leader of the Christians was Yochanan ben Zvadai. A przywódca chrześcijan Yochanan ben Zvadai. So that's why John in his gospel basically
presents the alternative to what the Pharisees are doing in Jawne. In Jawne? Mm-hmm. What is it? Village. A village. I zasadniczo to, co Jan czyni w swojej Ewangelii, to robi coś innego niż to, co faryzeusze robią w tej wiosce Jawne. And what they do in Jawne, as we talked, when Vespasian allowed this village to come for the Pharisees to come and do the work, the major problem is what to do after the temple is destroyed. A więc gdy już w tej wiosce zaczęto prowadzić, zakładać tą szkołę, powstał problem, co robić, gdy już zniszczona jest świątynia. Because two-third of the 613 commandments cannot be kept. Dwie trzecie tych 613 praw nie można zachować. Because they are connected with the temple. Bo wiążą się one ze świątynią. And so, what the Pharisees are doing, they are creating a temporary fixes. Tak więc to, co faryzeusze robią, to tworzą jakieś tymczasowe rozwiązania. They are creating a set of traditions. Tworzą szereg zasad tradycji. That would temporarily substitute the temple rituals. Które na czas określony, tymczasowo, będą substytutem rytuałów świątynnych. For example, the morning sacrifice, na przykład poranne ofiary, was called shacharit. Ofiara poranna nazywała się shacharit. And it was substituted with the morning prayer service. I zastąpiono ją porannym nabożeństwem modlitewnym. Then the after with together with the lamb, it needed to be brought a grain offering, which was called mincha. I wraz z tą ofiarą z baranka miało być ofiara z zbóż, z pokarmu, znawana mincha. And mincha became a noon prayer service. Ta mincha stała się południowym nabożeństwem modlitewnym. And the evening sacrifice, which is called ma'ariv, a ofiara wieczorna, która się nazywa ma'ariv, became an evening prayer service. Stała się wieczornym nabożeństwem modlitewnym. So these are the temporary fixes. Just examples what the Pharisees provided to substitute for the rituals that could not be performed without the temple. To są więc te tymczasowe rozwiązania faryzeuszy, zapewnione z powodu tego, że z braku świątyni nie można było dokonywać tych rytuałów. But John presents a totally different position. A Jan tutaj reprezentuje zupełnie przeciwne stanowisko, całkowicie przeciwne. He presents his argument starting with the talking about the pre-existing Torah. On zaczyna od mówienia o preegzystencji Tory. Midrash speaks about the seven things that pre-exist creation. Midrash mówi o siedmiu rzeczach, które istniały przed stworzeniem. And it's interesting that the holy throne of God pre-exists creation. I ciekawe jest to, że przed stworzeniem istnieje święty tron Boży. Then the heavenly sanctuary pre-exists creation. Niebiańska świątynia istnieje przed stworzeniem. The Torah pre-exists creation. Tora istnieje przed stworzeniem. And the name of the Messiah pre-exists creation. I imię Mesjasza istnieje przed stworzeniem. So he talks here about the pre-existing Torah,
which serves as a blueprint for God's creation. Mówi więc tutaj o tej torze, która istniała przed stworzeniem i która służyła jako wzorzec dla stworzenia, pewien szkic. But in verse 13, a w wierszu 13, he begins to talk about the Torah that became flesh. Zaczyna mówić o torze, która stała się ciałem. And that's the alternative. I jest to ta alternatywa. Not to temporary place, nie tymczasowe miejsce, with expectation of return, z oczekiwaniem na powrót, but to fulfill, ale by wypełnić, to incarnate, by dokonać wcielenia. So he talks about the living personal Torah. A więc on mówi o żyjącej, osobowej torze. And the idea of personal Torah isn't foreign for Judaism. A idea uosobionej tory, wcielonej, nie jest obca judaizmowi. There was a rabbi Oshaya Rabba. Był pewien rabin Oshaya Rabba, who quoted Proverbs chapter 8, który cytował przypowieści rozdział 8. And in the Proverbs chapter 8 it says that it talks about the wisdom. W tym 8 rozdziale mowa jest o mądrości. And he said, and it says there, I was, here is a Hebrew word that is very rare. It's the Hebrew word amon with him. Jest tam użyte rzadkie słowo hebrajskie, amon. And the rabbis discuss, what is amon? What is amon? And they give all kinds of suggestions. Rabbi zastanawia się, co to jest za słowo amon, i podają tam różne sugestie. Until they come to the idea that it is to be read as uman. Aż w końcu wpadli na pomysł, że należy to czytać uman. As architect. Jako architekt. So this is the personal Torah, who is the architect of creation. To jest ta osobowa Tora, która jest architektem stworzenia. And so John takes this tradition and says, this architect of creation is become flesh and lived among us. I Jan korzysta z tego i mówi, że ta osobowa Tora to jest właśnie architekt stworzenia, który stał się ciałem. And this is the key argument of John against the Pharisees. Jest to główny argument Jana przeciwko faryzeuszom. You don't have to create temporary fixes and substitutes for the commandments that you could not do. Nie ma potrzeby tworzenia jakichś rozwiązań tymczasowych dla przykazań, których nie jesteśmy w stanie wypełnić. Because some of them have incarnated and became flesh. Some. Yeah, those commandments. A bo niektóre z tych przykazań stały się ciałem, zostały ucieleśnione. And he completes his argument with a statement, from his fullness we verse 16 we received grace upon grace. I kończy swoją argumentację jak Jan tak, że z jego pełni wzięliśmy łaskę za łaską. Well, I understand the word grace, but how do you explain this grace on the top of grace? Ja rozumiem słowo łaska, ale jak wyjaśnić, gdy jest łaska na łasce?
This is what? This is like, how do we explain that? Well, there are many discussions about the meaning of the word grace. Jest wiele dyskusji co do znaczenia słowa łaska. And the general, and there are different ways, different words, Hebrew words that can be translated as grace. I jest też wiele słów hebrajskich, które można przetłumaczyć jako łaska. For example, somebody finds grace in his eyes. It means I just like you. Ktoś znalazł łaskę w czyichś oczach. To znaczy, że ten ktoś lubi tego drugiego. However, there is more than that. Jednakże to coś więcej jeszcze niż to. There is a word chesed, which is often translated as grace. Słowo chesed też tłumaczone jako łaska. Chesed, it's the form of covenantal faithfulness of God. Chesed to pewna wynikająca z przymierza wierność Bogu. So this is a quality of God's character. Jest to więc cecha Bożego charakteru. And there is another word that can be translated as grace. I jeszcze jest inne słowo, które można przetłumaczyć jako łaska. It's the word kippur. Słowo kippur. Kippur means removal of sins, elimination of sins. Kippur znaczy usunięcie, wyeliminowanie grzechów. And this is the biggest issue that Pharisees cannot resolve in their attempt to fix the law after the temple. I to jest ten wielki problem, którego faryzeusze nie mogą rozwiązać już w czasie poświątynnym. Every ritual with offering has one important element. Każdy rytuał związany ze składaniem ofiar zawiera ważny, jeden ważny element. A sinner, an offerer, has to lean with his hand upon the head of the animal. Grzesznik, ten, który składa ofiarę, musi położyć dłonie na głowie ofiary. And this leaning of the hand represents the transfer of sin. To położenie rąk reprezentuje przeniesienie grzechów. And this is what is called Kippur. I to się nazywa Kippur. Through leaning of the hands, the sins from the sinner are removed and placed upon the animal that subsequently dies. Poprzez włożenie rąk na zwierzę, grzechy są usuwane z grzesznika na zwierzę, które następnie umiera. Of course, we know that there is a central sanctuary ritual of during the year is called Yom HaKippurim. Wiemy, że jest w ciągu roku taki centralny czas, święto, które nazywamy Yom HaKippurim. Yom HaKippurim. Well, you heard Yom Kippur probably. Prawdopodobnie słyszeliście o Yom Kippur. But in the Torah it's called Yom HaKippurim. Ale w Torze nazywa się Yom HaKippurim. And there is a reason for it. I jest ku temu powód. Because in Yom HaKippurim the entire sins of the community were removed. Bo w czasie święta Yom HaKippurim usuwane były grzechy całej społeczności, całego społeczeństwa. By placement them upon the goat that is sent to the desert. Umie wkładając poprzez włożenie tych grzechów na kozła, który był wyganiany na pustynię. But with the temple is gone, a gdy już świątyni nie ma, what should we do with the goat and the high priest doing it? Co mamy zrobić z tym kozłem? High priest? And the high priest who does it. A i z tym arcykapłanem, który to robi.
and this problem is not resolved in by the Pharisees. Ten problem nie został rozwiązany przez faryzeuszy. When you read the Mishnah, which is actually the product of the work of the Pharisees, gdy czyta się Misznę, która jest w zasadzie produktem faryzeuszy, that started with Yohanan ben Zakkai and it was going on for entire century. Zaczęło się od Yohanan ben Zakkai i to trwało przez cały wiek. As a result, it covers all legal aspects and laws of the Torah and how to apply certain rules without the temple. On tam zajmuje się różnymi aspektami prawnymi Tory i jak zastosować te zasady bez świątyni. You look at the tractate Yoma. Albo jak weźmiemy traktat Yoma, which talks about the Yom Kippur, który mówi o Yom Kippur. And there is no recommendation how to do it without a temple. I nie ma tam żadnych zaleceń co do tego, jak to robić bez świątyni. Because it needs to be that the high priest would come in to the Holy of Holies and sprinkle the blood upon the mercy seat at the ark. Bo musi być arcykapłan, który wchodzi do miejsca najświętszego i pokrapia tam krwią wieko arki. And there is none, it's impossible to do. Jest niemożliwe zrobić coś takiego. Therefore there is no removal of sins. A zatem nie ma usunięcia grzechów. And as a result of it, Orthodox Hasidic community today. W wyniku tego ta ortodoksyjna społeczność Hasidów. Hasidska. Dziękuję. Take a rooster. Biorą koguta. And they take the rooster and hurl it over the head. Kręcą nim nad głową. And they read a special prayer and they say, may the sins, my sins and the sin of my family would go unto this rooster. I specjalną modlitwę odmawiają, oby moje grzechy i grzechy mojej rodziny przeszły na tego koguta. Are they doing it with an alive rooster? Yeah. Tak tym żywym kogutem kręcą. John is suggesting a much better alternative. I Jan sugeruje o wiele lepszą alternatywę. John suggests that there is somebody much better and much more potent to remove the sins than just the rooster. Że jest ktoś znacznie lepszy, bardziej odpowiedni do tego, by usuwać grzechy niż kogut. And that's what he means. From his fullness we accept grace upon grace. I dlatego mówię, że z jego pełni my przyjmujemy łaskę za łaską. Because he shows that Jesus becomes that high priest in the heavenly sanctuary. Pokazuje on, że Jezus właśnie został tym arcykapłanem w niebiańskiej świątyni. And that his own blood has made the Kippur grace for everyone. I że jego krew dokonała tego święta Kippur, jest tym świętem Kippur, dzięki której są usuwane grzechy. And now he is up in the seven heavenly sanctuary. Jest on teraz tam w niebiańskiej świątyni. And he will enter into the Holy of Holies. Wejdzie on do miejsca najświętszego. Will stand in front of the throne of grace. Stanie przed tronem łaski. Where is the Ark of the Covenant and God is presiding. Gdzie jest ta Arka Przymierza i gdzie zamieszkuje Bóg. And his blood will be sprinkled there. Jego krew będzie tam spryskana. And that's what gives the removal of sins. I to zapewnia usunięcie grzechów. Do you see now
that all these words which are so familiar about to many Christians mean much more than it seems to be from the first reading. Widzicie więc, że te słowa, które znane są w większości chrześcijan, jest w nich znacznie więcej niż to, co widzimy przy pierwszej lekturze. It is very important to understand the context how the Gospel of John is written. Bardzo ważne jest rozumieć kontekst, w jakim Ewangelia Jana była pisana. In order to appreciate the intent and the time and the message which he sends to the Jewish people. Aby docenić cel i czas i poselstwo, które kieruje do ludu żydowskiego. It's kind of interesting because the Greek language of the Gospel of John is very easy. Jest to ciekawe, bo język grecki Ewangelii Jana jest bardzo prosty. Because John was born in Galilee, he, believe me, never read Plato. Jan urodził się w Galilei, wierzcie mi, nigdy nie czytał Platona. But he is using the terminology which is with which his all Jewish community is familiar. Ale stosuje terminologię, która jest znana całej społeczności żydowskiej. Using this expression which we discussed in the beginning, John knows that everyone who attended the synagogue for at least couple years would remember the piece of sermon spoken by the rabbis talking about the Torah being the architect of creation. Używając tych wyrażeń, które czytamy na początku Ewangelii, wiedział, że używa czegoś, co każdy chodzący przynajmniej przez kilka lat do synagogi będzie kojarzył z przynajmniej jednym kazaniem, które w synagodze było wygłoszone na temat stworzenia. And we will see more interesting details. Zobaczymy jeszcze więcej ciekawych szczegółów. I will stop here to give a little time for questions and then we'll have songs so that you could stretch out and we'll continue. Zatrzymamy się tutaj, będzie czas na pytania, potem będzie pieśń i dana będzie wam możliwość, by trochę rozprostować kości. Okay, questions, yes please. Jest pierwsze. Mam takie pytanie. Zostały wyjaśnione padły cztery przykłady z tych siedmiu podobieństwa ojków. Tak, przy preegzystencji. Zostały wymienione cztery, a te trzy być może też nam coś powiedzą. Czy to jest, może coś dodać jeszcze? To jest preegzystence. Mm-hmm. Out of seven. Yes. Czy można się dowiedzieć? Te pozostałe trzy. What are the remaining three? Did I say seven? Yeah, I misspoke. Four things created. I misspoke. To źle się wyraziłem. The throne of glory, the heavenly sanctuary, the Torah. Tron chwały, niebieska świątynia, Tora. And the name of the Messiah. Можно ли спросить, а почему именно Тора как логос, а не Мемра, как одно из соответствующих имен Мессии, которое интерпретируется именно в Таргумах, как, то есть слово как Мемра, через которое Всевышний творит? Окей, why? Буду тлумачить, окей. Okay, I thought I translate into English. Pytanie następne. W Targumach wykorzystuje się słowo Memra, co też jakby wskazuje na Mesjasza i interpretuje Torę. Dlaczego właśnie wskazywali na word, czyli słowo, a nie na przykład jak Memra, jak to wykorzystują często, wykorzystywali Żydzi, traktując Pismo Święte, czyli Torę.
Yes, I did. The word memra, it's the Aramaic word which could be translated as divine revelation. To słowo memra to słowo aramejskie, które może być przetłumaczone jako divine translation. Revelation. Objawienie od Boga. Memra in Aramaic also means the wider meaning of the Torah. Memra po aramejsku również oznacza szersze znaczenie Torze. So that is basically the same thing, but when we have Więc zasadniczo to ta sama rzecz, ale the piece of Midrash that is exactly through him everything began and nothing began to be without him which began to be. Ale gdy w Midraszu czytamy, że wszystko przez niego powstało i nic nie powstało, co by nie powstało przez niego. Midrash refers to Torah rather than Memra. To Midrash nawiązuje do Tory raczej niż do Memry. Memra is more abstract term. Memra jest terminem bardziej abstrakcyjnym. Torah is more concrete. A Torah bardziej konkretnym. I think here John doesn't want to be too abstract. I myślę, że tutaj Jan nie chce korzystać z bardzo abstrakcyjnych terminów. On the one hand, he wants to step away from the idea of 613 commandments. Z jednej strony chce jakby odejść od tej idei 613 praw. But he doesn't want to go to Memra because then it could be actually interpreted as platonic logos in some way. Ale nie chce aż korzystać z Memry, bo może by to być interpretowane jako ideologia Platona. Bo często takie dyskusje są na temat zasłony. I w listu do Hebrajczyków, w 6 rozdziale, 19 tekst mówi: jej to trzymamy się jako kotwicy duszy pewnej i mocnej, sięgającej aż poza zasłonę. Czy pan by mógł wyjaśnić, co właśnie ma się na myśli, jaka zasłona? Mhm. Ja poniem. I understand. In Hebrews 6:19, it talks about the anchor that goes into the internal behind the curtain. Mowa jest o anchor, like the ships. Yeah, the anchor. O kotwicy, which która sięga aż poza wieczność. Behind the curtain. Poza zasłonę. Okay. There are two veils in a sanctuary. W świątyni są dwie zasłony. Actually, one is which is at the entrance into the holy place. Jedna jest w wejściu do miejsca świętego. And the other one into the entrance into the holy of holies. A druga do wejściu do świętego świętych, najświętszego. And in Greek language they are called with different words. W języku greckim nazywa się je dwoma różnymi słowami. One is kolumna, another one is katapitasma. Jedno to kolumna, drugie katapitasma. So katapitasma is the one that separates between holy and the most holy. Katapitasma to ta, która oddziela miejsce święte od najświętszego. While kolumna marks the entrance into the holy place. A kolumna znaczy wejście. Naznacza wejście do świętego miejsca. And here it's kolumna, so it's the holy place. Tutaj jest to słowo kolumna, a więc do miejsca świętego. Okay. If I don't see any other questions, then if somebody wants to sing, it will więc może mark ktoś our zechce short zaśpiewać, break. Skoro nie mamy pytań, a potem będzie krótka przerwa. But let's make the break very short because
There is lots of material if you are interested in the Gospel of John. Niech przerwa będzie krótka, bo mamy dużo materiału, jeśli jesteście zainteresowani Ewangelią Jana.